Czwartek, 21 września, święto świętego Mateusza, Ewangelisty i Apostoła. Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Piękna scena powołania Mateusza, celnika. Przez samego Jezusa, wybranego na tego, który będzie głosił Słowo Boże, będzie głosił Jego naukę, będzie Jego świadkiem, będzie Jego uczniem. Ta scena przypomina na mnie o nieograniczonej mocy, mocy miłosierdzia, miłości i łaski Bożej. Ta scena pokazuje nam, że Pan Jezus nie przychodzi na świat, aby być z tymi, którzy uważają siebie za doskonałych, sprawiedliwych, cudownych, pobożnych, wiernych, ale przychodzi do tych, którzy zdają sobie sprawę ze swoich grzechów, swoich upadków, i potrzebują podniesienia, pomocy duchowej i wejścia na nowo na drogę zbawienia. Mateusz, będąc celnikiem, nie był postacią cenioną, nie był postacią szanowaną, uwielbianą w swoim społeczeństwie. A jednak Jezus nie patrzył na to, kim on jest, jako człowiek z zawodu, jaki zawód wypełnia, jaką funkcję ma, ale patrzył głębiej, patrzył na jego serce. I dlatego spojrzał na jego serce i wypowiedział to słowo: chodź za mną, pójdź za mną. Jezus zmienił przyszłość Mateusza. On staje się jednym z Jego uczniów. I to pięknie nam pokazuje, że Bóg jest gotowy przyjąć każdego z nas, bez względu na naszą przeszłość, kim byliśmy, jakie błędy popełnialiśmy. Jezus jest lekarzem dusz, który przychodzi do naszych serc, nie do naszego wnętrza. On przychodzi do naszych serc, aby uzdrowić nasze rany z grzechów i dać nam nową nadzieję, obmyć nas z naszych pokus, z naszych słabości. Warto również zrozumieć słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników. Nie jesteśmy doskonali. Nikt z nas nie jest doskonały. Wszyscy popełniamy błędy, popełniamy grzechy. Ale to właśnie w naszej pokorze, ale to w naszej słabości możemy doświadczyć miłosierdzia Bożego w sposób szczególny. Pan Jezus zachęca nas do nawrócenia i otworzenia swojego serca na Jego miłość, na Jego wezwanie do nawrócenia, do przemiany. Niech ta dzisiejsza Ewangelia, niech ta dzisiejsza lekcja Ewangelii będzie przypomnieniem dla nas, że nic nie jest stracone, nic nie jest przegrane, że jest ogrom miłości i miłosierdzia Bożego względem każdego z nas, względem mnie, względem Ciebie. I niech nasze serca będą otwarte na Jego wezwanie. Niech nasze serca będą otwarte, jak stało się otwarte serce Mateusza. Niech Jezus poprowadzi nas drogami nawrócenia, przemiany i zbawienia. Tak jak poprowadził tą drogą apostoła Mateusza. Mateusz
porzucił swoją drogę chciwości, pazerności, braku szacunku do człowieka, a wybrał drogę przykazania miłości Boga i człowieka. Rozkochał się w Jezusie, zakochał się w Jezusie, a poprzez Jezusa zakochał się w drugim człowieku. Zaczął szanować drugiego człowieka. My dzisiaj potrzebujemy takiej przemiany. I Jezus dzisiaj do nas, słabych ludzi, do mnie, przychodzi ze swoim miłosierdziem, z łaską miłości, aby zmienić moje życie. Aby moje życie stało się lepszym. Kochani, na ten piękny dzisiejszy dzień z serca wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. I do zobaczenia już jutro.